tu grając, to jest popularne. Te watowe przynosili. Na kopalni miejskiej takie zimą, kiedy były takie watowe, wielkie, takie spodnie, te grube takie, wiesz? Takie, no. To, jeszcze tam niektórzy mają, to te piece stoją, wiesz? No, ci, no, nie? I to nam przywozili. I to cieli. No to, no to oczywiście bez tych kawalerów, bo tu żeśmy cieli. Takie pompy, bo gdzie się rzucić? Myśmy się rzucali na gorzej niż tu. No już tam co było wojsko na Boże Dojezu. Wszyscy, to była tragedia. A nie nawet tu, drzwi żeby. I dalej trzeba było robić. I takich watów mamy się było. A najgorzej jak deszcz spadł. Tam tych watów. Jezu, się rzucił, to wstać nie szło. To ciężkie, prawda? Na mokło. I? Widzieli Państwo, poszedł tam na pole karne, ja myślę, że nie po raz pierwszy, gra dłużej niż istnieje GKS Katowice. Ostry strzał, obroniony przez Janusza Jojka. Już na pole karne przyszedł Terry Butcher. Widzą Państwo, do niego adresowana piłka i znakomitym refleksem popisał się Janusz Jojko. Ale ta sytuacja powinna stanowić ostrzeżenie dla drużyny GKS-u. Zdążył i Kapias. Pojedynek na rożniku. Wilkins. Zawijana piłka. Jojko da rady, dał rady. I Jan tam McCoy i dobrze Janusz Jojko. Można było odnieść wrażenie, że katowiczanie jakby trochę zlekceważyli przeciwnika. Abel Xavier, João Pinto, błyskotliwy technik, szybki, zdecydowany, niebezpieczny strzelec, jak Państwo widzą. João Pinto zmarnował świetną okazję, ale teraz ponownie zagraża bramce Jojki. Jojko fantastycznie broni. Vitor Paneira. I Janusz Jojko. Pewnie, ale i zarazem efektownie. Katowicki GKS sprawił niespodziankę, wygrywając w pierwszym spotkaniu drugiej rundy Pucharu UEFA. Bramkarz Katowic Janusz Jojko spisywał się znakomicie, broniąc strzały Zidana i grającego w barwach Bordeaux, Brazylijczyka, byłego reprezentanta tego kraju, Valdeira. W pierwszej połowie oba zespoły stworzyły kilka doskonałych akcji, jednak na bramkę czekaliśmy bardzo długo. I choć w tej połowie Zawisza był zespołem lepszym, prowadzenie zdobyli goście. Nie przyszło im jednak łatwo. W 18 minucie tylko dzięki dobrej interwencji Janusza Jojki i niedokładności Śrutwy gospodarze zachowali czyste konto. Mecz zacięty podczas padającego deszczu. Łodzianie bronią się, przewaga po stronie Katowic. ŁKS kontratakuje, jeden z kontrataków o mało nie przyniósł bramkę, ale Janusz Jojko obronił. Śrutwa, Dąbrowski, idealna sytuacja, pole karne, strzał. Jojko fantastycznie broni. Strzał Bilewicza, Jojko pewnie chwyta. To był strzał sygnalizowany. I Lech w bramce, uderzenie, bramka i Puchar Polski dla GKS-u Katowice. A Polak trzeci, 11 Górniczego Klubu Sportowego z Katowic, triumfuje w Pucharze Polski. Są to zawodnicy, którzy znają smak zwycięstwa w Pucharze, bo przecież edycji nie tak dawnej. Rewanż za finałowe spotkanie Pucharu Polski w ubiegłym sezonie. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy chorzowskim Ruchem, Białe Stroje i katowickim GKS-em. Chorzowianie rozpoczęli w wielkim stylu, bombardując strzałami z dystansu bramkę Janusza Jojki. Będąc tutaj, chciałbym podziękować wszystkim kibicom GKS-u Katowice i moim fanom za to, że przez taki długi okres czasu kibicowali mi w dobrych i w złych momentach. Dziękuję.
Ludziom do muchy. Taki moment, który najbardziej gdzieś tam w pamięci utkwił? No, można powiedzieć, Puchar UEFA to był rok wtedy 94-95. Graliśmy za Rysem Saloniki. Obroniłem rzut karny, strzeliłem rzut karny i przez strzelenie tego rzutu karnego awansowaliśmy do następnej rundy. Janusz Jojko, można powiedzieć, no bronił wspaniale i muszę powiedzieć szczerze, że nie mogę zrozumieć, dlaczego ten chłopak już od kilku lat nie jest reprezentantem Polski. Każdy chciał z chłopaków, żebym ja strzelał karnego w tej piątce, jako ostatni. Tak dobrze pan to robi? Nie, czy dobrze robię, to nie wiem. No, to jest loteria 11 metrów. Bramkarz ma mniejsze szanse niż zawodnik. A że ja bramkarzem jestem, to bramkarz bramkarzowi. To tyle satysfakcja, jak strzeli karnego. 0-4 Leverkusen. Oni mieli taki znaczek na leże. 0-4. No i to 0-4 nam tak, mi tak utkwiło w głowie, że co Bayer Leverkusen, to 0-4. No i 4 mecze żeśmy grali i 3 po 4. Janusz puścił 12 bramek. Pierwsze 4 i drugi 4. Tak. A 12 w 3 meczach. No, w 3 meczach puścił 12 bramek. Znaczy nie on sam. Trzeba mieć pecha. Janusz.